Panie Bogdanie, mam do pana bardzo ważne pytanie. Jaki ma pan kontakt z innymi uczestnikami? Ma dobry, ja nie mam jakichś problemów tutaj natury towarzysko prywatnej. Nie, ja generalnie jestem niekonfliktowy facet, nie? No chyba, że mi ktoś nadepnie na odcisk, no to wtedy potrafię być wredny, ale, ale tutaj taka sytuacja nie miała miejsca. Czasami się kłócimy z Lenką, ale to znaczy kłócimy. Te kłótnie to są takie... Pracownicze, tak, ale nie mam żadnych jakichś tutaj przesadnych sympatii i antypatii chyba w ogóle. Nie chcę, żeby to pytanie źle zabrzmiało, ale pomiędzy panem a Julią Wieniawą jest bardzo duża różnica wieku. I czy dogadują się państwo ze sobą? Jezus, no a wyobraża sobie pan, że się ojciec z córką nie dogaduje? A, czyli się dogadujecie? Oczywiście, że tak. Nie, no spoko. No. Nie mam jakiejś takiej bardzo super jakiejś komitywy z Julią, ale no, Jezu, witamy się, rozmawiamy normalnie, jak normalni ludzie, no. Ja nie stwarzam dystansu wieku, tak? Że ja mam 50 plus, a Julka ma ledwo 20, tak? Tam z małym plusikiem, prawda? Więc nie, absolutnie. Poza tym ja mam gdzieś, pomimo PESEL-u, nadal mam 35 lat i tego się od wielu lat trzymam. A ty, Lenka, z kim masz najlepszą komitywę tutaj? No oprócz Bogdana. Anią Karwan? Trochę was łączy, co? No trochę nas łączy. Nie, oprócz z Bogdanem, bo oczywiście z tym mam największy kontakt, to jest normalne, no to myślę, że trzymamy się chyba najwięcej, tak szczerze, z Edytką, a z Michałem, bo mamy od samego początku siatnię razem, więc po prostu tam są imprezki, oczywiście. Można, my tutaj z Lenką porozmawiamy. Tak, my sobie porozmawiamy. Także Edyta na pewno, bo uważam, że to jest super osoba, bardzo normalna dziewczyna. Michał jest nowym tancerzem tutaj, jesteś świetny, myślę, że się sprawdził. On pięknie się odnalazł, super, nie? Super, super, naprawdę fajnie dobrana para i super się właśnie z Bogdanem, z nimi dogadujemy, śmiejemy, więc z nimi chyba tak jakby najwięcej też przez to, że mamy siatnię razem, także naprawdę jesteśmy blisko i cały czas gdzieś tam ze sobą rozmawiamy. Z Anią, z Jankiem też, co pokazujesz? Teraz. Z Anią, z Jankiem też, ale też mamy inaczej próby i wszystko tak jakby jesteśmy, no jak mówię, nie aż tak blisko, bliżej po prostu jakoś tak z tą Edytą chyba. A gdzie najmniej zaglądałaś albo zaglądasz? No właśnie do Stefa chyba i do Julki. Jakoś tak jak powiedziałeś, no nie mamy jakiegoś super kontaktu, ale to też nie znaczy, że ich nie lubimy, bo nie ma czegoś takiego tutaj. Tylko po prostu nie mamy aż taki dobry kontakt, no. Jakby nie... Pozdrowimy się dokładnie, tak jak mówisz, no. Przyszedłeś dopytywać takie pytania, tak? No jesteśmy już daleko, zaawansowana faza programu, sorry. Tak, dobrze.